Witam Was w trzecim odcinku z Forza Horizon 4, gdzie testuję i modyfikuję samochody, które można zdobyć po ukończeniu 50% cotygodniowych wyzwań. Tak jak w poprzednim sezonie, zdobędziemy kolejną przepustkę festiwalową. Jednakże jeżeli wykonaliście wyzwania w poprzednich sezonach, to możecie zdobyć drugą przepustkę za ogólny postęp w playliście festiwalowej. Oznacza to, że możecie zdobyć nie jedno, a dwa samochody. Dlatego spodziewajcie się w przyszłości jeszcze jednego filmu. Dzisiaj natomiast zajmiemy się epickim Fordem Focusem ST. Taka mała uwaga do filmu, ponieważ mówię co chwilę, że jest to Ford Focus ST, a tak naprawdę jest to Ford Fiesta ST. Pomyliło mi się przy pisaniu scenariusza i dopiero w montażu to zauważyłem, a nie chcę mi się tego poprawiać, więc jakbym mówił, że jest to Ford Focus ST, to chodzi o Forda Fiesta. Taka mała uwaga. W edycji Hunigen z 2017 roku. Samochód należy do klasy rajdowych potworów i w swojej normalnej wersji należy do kategorii S1. Jest to dokładnie Ford Focus ST zmodyfikowany przez zespół wyścigów samochodowych Hunigen, należąca niegdyś do świętej pamięci Kena Blocka. Samo auto wystąpiło w 10. edycji Gymkany, a dokładnie w Szwecji, gdzie było prowadzone przez samego Kena. Samochód jest napędzany przez sześciobiegowy silnik o mocy 380 koni, który wykręca moment obrotowy w wysokości 450 Nm, a same auto waży około 1270 kg. Według Forzy prędkość maksymalna wynosi 220 km na godzinę. Może się to wydawać mało, jednakże należy pamiętać, że w rajdowych samochodach nie jest ważna prędkość maksymalna, a przyspieszenie. Ford wygląda jak typowa rajdówka. Dużo uroku dodają mu spoilery oraz malowanie. No i oczywiście ma napęd na 4 koła, więc idealnie będzie się trzymać powierzchni oraz będzie dobrą zabawką do jazdy w terenie. Zobaczmy teraz, jak spisze się w terenowym wyścigu. Thank you.
Sprawdźmy teraz, jak bardzo można go podrasować! O dziwo, modyfikacji jest jeszcze mniej niż w poprzednio omawianym Divo, jednakże to wystarcza, żeby wzmocnić naszą Fiestę. Modyfikacja kosztowała mnie 16 600 kredytów, a sama klasa zwiększyła się do S2. Zwiększyliśmy również moc silnika, który teraz wynosi 764 konie mechaniczne, wyciskający moment obrotowy w wysokości 904 Nm, a same auto waży około 1170 kg. Najdziwniejsze jednak jest to, że prędkość maksymalna się zmniejszyła do 217 km na godzinę. Dziwne. Sprawdźmy więc, czy są widoczne jakieś różnice po modyfikacjach na tym samym wyścigu.